Witamy w 21. odcinku PlayStation Polska TV. Od paru lat końcówka sierpnia w świecie gier oznacza tylko jedno – niemieckie targi Gamescom, które są największą odbywającą się na świecie coroczną masową imprezą związaną z grami. Naturalnie na tak ważnym wydarzeniu nie mogło zabraknąć PlayStation, a co za tym idzie, także i naszej ekipy. Ten odcinek w całości więc poświęcamy targom Gamescom i tym, co na nich najlepsze. Przyszykujcie się więc na potężną dawkę gier oraz informacji ze świata PlayStation. Zaczynamy! Odbywające się w Kolonii od 2009 roku targi Gamescom to niewątpliwie święto wszystkich graczy. Goszcząca w tym roku ponad 340 tysięcy odwiedzających impreza przyciągnęła nie tylko fanów gier, ale także była szansą dla twórców i osób związanych z branżą gier, aby spotkać się i wymienić doświadczeniami lub kontaktami. Tradycją jest, iż w przeddzień targów odbywają się konferencje, na których najwięksi gracze w branży mają okazję zaprezentować i umówić swoje najnowsze produkty oraz to, co mają w planach na przyszły rok. Konferencja PlayStation przyniosła masę zapowiedzi, nie tylko gier, ale także bardzo ważnych informacji, na które czekali niemalże wszyscy fani elektronicznej rozrywki. W PlayStation TV dysponujemy ograniczonym czasem, a biorąc pod uwagę fakt, iż konferencja trwała 1,5 godziny, skupimy się tym razem wyłącznie na najważniejszych informacjach. Now is the time to wake up. Konferencja zaczęła się prezentacją trybu multiplayer w Killzone Shadowfall. Prezydent Sony Worldwide Studios, Shuhei Yoshida, oprócz właściwej gry, zaprezentował na żywo także po raz pierwszy, jak sprawuje się nowy interfejs PlayStation 4. Najważniejszą dla nowej generacji sprzętu PlayStation informacją było potwierdzenie daty wejścia na rynek PS4. 29 listopada to dzień, w którym oficjalnie PlayStation 4 pojawi się w sprzedaży na polskich półkach. Funkcje społecznościowe zostały wzbogacone o dostępność wideo platformy Twitch, dzięki której gracze będą mogli na żywo dzielić się wrażeniami z rozgrywki, a także oglądać podobne transmisje w ramach opcji Obserwuj. W dniu premiery dostępnych będzie ponad 30 tytułów, z czego parę z nich zostało zaprezentowanych podczas konferencji. Ze sporym entuzjazmem spotkała się zapowiedź nowej wersji kultowej gry Shadow of the Beast. Zaprezentowano nowy zwiastun Infamous Second Son, na którym widać nową towarzyszkę oraz nowe umiejętności głównego bohatera. Tworzona przez rosyjskie studio Gaijin Entertainment w systemie free-to-play gra War Thunder jest z kolei odpowiedzią na szalenie popularną serię od twórców z Wargaming. Od samego początku bardzo ważną częścią naszej polityki była otwartość na twórców indie. Nie mogło więc zabraknąć także i tych programistów oraz ich niezależnych produkcji. Gry niezależne będą bardzo dużą częścią katalogu PlayStation 4. Ułatwione procedury, dzięki którym twórcy sami mogą publikować swe produkcje, dodatkowo sprawia, iż PlayStation 4 jest najlepszą platformą dla niezależnych studiów. Oprócz znanych tytułów takich jak Minecraft, Binding of Isaac czy też drugiej części Hotline Miami, zaprezentowano sporo nowych pozycji, takich chociażby jak ekskluzywna dla PlayStation 4 Everybody's Gone to the Rapture, czyli osadzona w otwartym świecie gra przygodowa z widokiem z pierwszej perspektywy od utytułowanego studia The Chinese Room. Rime od hiszpańskiego Tequila Works, czy w końcu Resogun, twórców serii Stardust HD, która wraz z Drive Club będzie dostępna bez dodatkowych opłat dla posiadaczy PlayStation 4 oraz kont PlayStation Plus już w dniu premiery nowego sprzętu. Ubisoft natomiast zapowiedział dodatkową ekskluzywną dla PlayStation zawartość do Watch Dogs. Zaprezentowano również funkcję Remote Play pomiędzy PS4 i PS Vita, wykorzystując do tego czwartą część Assassin's Creed. Świetna alternatywa dla tych, którzy z różnych powodów tracą dostęp do telewizora. Jak wyraźnie widać, zabawa w ten sposób niczym nie różni się od gry na PS4. Dodatkowo każda gra na PS4, która nie będzie wymagała kamery, będzie także obsługiwała funkcjonalność Remote Play. Innymi produkcjami zapowiedzianymi na PS Vita była niezwykle intrygująca Murasaki Baby, czy niespodziewana zapowiedź Borderlands 2 w wersji przenośnej. Jednak na więcej informacji w tym temacie musimy jeszcze moment poczekać. Fanów ucieszyła również wiadomość o obniżce na rynku europejskim cen PS Vita, przeznaczonej do niej karty pamięci oraz modelu 12-gigabajtowego PlayStation 3. Zgodnie z aktualnymi informacjami, cena zarówno PS3, jak i PS Vita zostanie obniżona do 199 euro. Biorąc pod uwagę nadchodzące niebawem gorące tytuły, jak chociażby Killzone Najemnik, szerokie plany wykorzystania PS Vita w połączeniu z PS4, bogatej oferty PS Plus oraz obniżkę ceny, PS Vita to świetna opcja, jeśli lubicie grać poza domem. Pomimo nowej generacji sprzętu, nie zapominamy oczywiście o PlayStation 3. Nie zabrakło Gran Turismo 6, nowy zwiastun tych mocno wyczekiwanych wyścigów potwierdził datę premiery, ustaloną na 6 grudnia. Gra naturalnie ukaże się tylko na PlayStation 3. Następnie pokazano Little Big Planet Hub. I choć nie ogłoszono dokładnej daty premiery, wiemy, iż gra będzie dostępna bez żadnych opłat poprzez PlayStation Network i ma zawierać sporo elementów kreacji świata Little Big Planet, znanych z dużej gry. Pojawiła się także informacja o zestawie PlayStation 3 z GTA V,
którego skład wchodzi PS3 z dyskiem 500 GB. Dodatkowo, każdy, kto zamówi w PlayStation Store przedpremierowo GTA 5, otrzyma 75% zniżkę na inny wybrany przez siebie tytuł od Rockstar. Konferencja obfitowała w zapowiedzi, a my krótko po niej mieliśmy okazję spytać się o zdanie na jej temat paru znanych polskich dziennikarzy. Najważniejsze rzeczy dzisiejszej konferencji dla mnie to jeszcze większy nacisk na współpracę z twórcami zależnymi. To naprawdę wielka rzecz, fajna rzecz, pokaz tego, że warto tych ludzi docenić, pokaz tego, że są kreatywni, że są szaleni i że warto dać im szansę, bo często ich pomysły są najlepsze, najciekawsze, najbardziej interesujące. Najważniejszą wiadomością dzisiejszego dnia jest data premiery. To koniec listopada, myślę, że bardzo dobra data, szczególnie ze względu na zakupy świąteczne. Myślę, że to będzie duży hit, zważywszy na to, że parę świetnych tytułów wraz z nową konsolą się zapowiada. To, co zobaczyliśmy, no to wreszcie jest chyba to, na co czekałem od dawna, czyli mamy Full HD, mamy silniki, które dorównują w końcu PC-tom i no to jest coś, na co, no nie ukrywam, że czekałem. Po drugie, wsparcie dla gier niezależnych, nowe, fajne tytuły, które pojawią się na start PlayStation. To jest w końcu coś, na co czekałem. Konferencja to jednak tylko wstęp do tego, czym są targi Gamescom. Najważniejsze są stanowiska na głównych halach wystawowych, a koło tych, na których widniał symbol PlayStation, nie można było przejść obojętnie. Wszyscy, którzy przybyli na stoisko PlayStation, mieli możliwość zagrania w najnowsze tytuły dostępne na PS3, PS Vita i co najważniejsze, na PS4, które to można było także dokładnie obejrzeć na specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach. Dużą popularnością cieszyły się dwa wydzielone pokazy, Infamous Second Son oraz Killzone Shadowfall. Tuż obok można było poszaleć w parę tytułów, które będą działać na PS4 w oparciu o model Free to Play, czyli sieciowa strzelanina Blacklight Retribution, której druga część znacznie poszerza możliwość tworzenia i doboru ekwipunku. Z kolei fani II wojny światowej mogli polatać starymi myśliwcami w War Thunder. Osobne, zamknięte stanowisko otrzymała także gra Watch Dogs. Na specjalnych pokazach można było dowiedzieć się nieco o technologii oraz pomysłach twórców i co najważniejsze, przetestować grę własnoręcznie. W kolejce do gier zawsze czeka sporo ludzi, więc po pewnym czasie trzeba sprawnie zmienić stanowisko. Następnie udaliśmy się, aby pograć w Drive Club, czyli w jeden ze startowych tytułów na PS4. Na specjalnie przygotowanych do tego stanowiskach można było przetestować, jak sprawują się najnowsze wyścigi od twórców serii MotorStorm. Nowy sprzęt to chociażby o wiele większe możliwości graficzne, co widać było już od pierwszego kontaktu z grą. Nie zabrakło też i sympatycznego Naka, a zaraz obok znajdowało się stanowisko z PS Vita, na którym można było pograć w dostępny już Soul Sacrifice oraz mocno wyczekiwaną Killzone Najemnik. Nie mogło zabraknąć także Rain, czyli klimatycznej produkcji z Japonii, oraz nowej części przygód dwójki znanych wszystkim bohaterów, czyli Ratchet i Clank Nexus. Fani wyścigów mogli także zobaczyć, jak sprawuje się nowa, szósta odsłona Gran Turismo. Stanowiska te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w tym także i płci pięknej. W obszarze PlayStation nie mogło także zabraknąć Beyond Dwie Dusze, której premiera przewidziana jest na 9 października. Trzeba przyznać, że te stanowiska były jednymi z najwygodniejszych na targach. Swoją strefę miała także przeznaczona dla najmłodszych interaktywna książka Wonderbook. Prezentowano w niej najnowsze gry Wonderbook Wędrówki z dinozaurami, która powstaje we współpracy z BBC, oraz Wonderbook Księga Eliksirów, która jest kontynuacją zeszłorocznego hitu oraz Księgę Czarów. Zaraz obok znajdowało się także stoisko z Invisimalami na PS Vita oraz PS3. Był także i Tearaway. Co ważne, wszystkie te gry ukażą się w naszych sklepach w pełnej polskiej wersji językowej. Naturalnie na targach Gamescom można było także zagrać w inne tytuły, które ukażą się na PS4. Niesamowicie oblegane stanowisko z Destiny, Call of Duty Ghosts, czy też spore stanowisko Ubisoft z Watch Dogs i Assassin's Creed 4 na czele. Także Electronic Arts zaprezentowało mocno wyczekiwaną czwartą odsłonę swojej flagowej serii Battlefield, do której także ustawiały się tłumy. Znalazło się też i miejsce na kolejną część Need for Speed o podtytule Rivals. Targi Gamescom to niewątpliwie największe święto graczy. Edycja 2013 była niesamowicie udana dla PlayStation. Bardzo ważnym dla nas wyróżnieniem było przyznanie PlayStation 4 tytułu najlepszego sprzętu targów. Najnowsze tytuły, ogromne zainteresowanie fanów. Gamescom to przede wszystkim świetna atmosfera, najbardziej oddani fani gier, piękne hostesy, a co najważniejsze, gry. Jeśli macie taką możliwość, a nie mieliście jeszcze do tej pory okazji udania się do Kolonii, gorąco polecamy, aby zaznaczyć sobie w planie wakacyjnym wyjazd na tę imprezę. Naprawdę warto. Wszystko co dobre dobiega końca, tak więc i my musieliśmy pożegnać się z targami Gamescom. To jednak nie koniec dobrych wiadomości w tym odcinku. Wrzesień oznacza tradycyjnie kolejne gry bez dodatkowych opłat dla posiadaczy kont PS Plus. Tym razem na konto plusowiczów trafi trzecia część Assassin's Creed,
czyli Bitwy Morskie oraz Nowy Bohater Connor, trylogia HD Jack i Daxter, Stealth Inc. A Clone in the Dark, obie dostępne na PS3. Kolejnymi grami na przenośny sprzęt są New Little King's Story oraz Urban Trial Freestyle. Jak więc widać, oferta PS Plus z miesiąca na miesiąc przybiera na sile. Należy pamiętać też o tym, iż PlayStation Plus będzie także dostępny od razu na PS4. Jeśli więc jeszcze nie należycie do grona plusowiczów, macie teraz świetną okazję, aby to zmienić. Jeśli w okresie od 21 sierpnia do 20 września zakupicie 12-miesięczny dostęp do PS Plus, otrzymacie 3 dodatkowe miesiące gratis. Biorąc pod uwagę kolejne, dostępne bez dodatkowych opłat gry, nadchodzące dużymi krokami PS4, chyba zgodzicie się, iż nie było dotychczas lepszego czasu na nabycie subskrypcji PlayStation Plus. Odliczanie czas zacząć. My naturalnie widzimy się za 2 tygodnie. Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia. Cześć! Thank you.